Pierdolnie. Synek. Gieksa zaś przegrała. Ino się nie śmiej! Ino się nie śmiej, Gorolu jeden! Wujek, ja się nie śmieję, tylko mnie to nie interesuje. Tak, nie interesuje cię! Ty se lepiej popatrz, jest te twoje pieruńskie zagłębie. Drugo liga! A jeszcze niedawno było trzecio. Co? Głupio ci teraz, głupio, co? Wujek, ale mnie to nie obchodzi. Nie obchodzi cię, jakżeś ci powiedział, że drugoliga, co? A jeszcze przed chwilą, żeś się ze mnie śmiał. Ja? Kiedy? Przed chwilą, nieudowej głupszego niż w rzeczywistości jest. Jakżeś powiedział i rozpaczał, że Gieksa przegrała, to żeś się śmiał ze mnie. Widział, jak ten twój paskudny, szyderczy, gorolski uśmiech. Synek, pamiętaj, Gieksa nigdy nie spadnie. No dobra, nie patrz tak na mnie. To co? Może spadnie. Ale co z tego? To wtedy się spotkamy w drugiej lidze z tym twoim pieruńskim zagłębiem i tak im dokopiemy, że im trampki zakwitną, wiesz? Wujek, czy ty ciągle musisz mówić o tej piłce nożnej? Och, jakie to cwane! Jak to nagle temat zmienią! No, dobra, dobra, w porządku. Załóżmy, że się dom nabrać, no. Co chciałeś mi powiedzieć? Nic, ja chciałem po prostu powiedzieć, że się martwię o ciocię, bo jest na wywiadówce. Teraz żeś wymyślił. No dobra, w porządku. Nie wracajmy do drażliwego tematu drugiej ligi piłkarskiej. Załóżmy, że się martwimy o ciotka. W porządku. Jak się martwimy o ciotka, to chcę ci powiedzieć, że nie martw się o ciotka, bo ona się znajdzie. No i właśnie ja się tego boję. O, słyszysz? Złego licha o niebierę. Hubert, co to ma znaczyć, te trzy jedynki? Matematyka, tak? Właśnie. Trzy jedynki z matematyki to jest jedna rzecz, a druga rzecz... A kiedy ty wychodzisz? Właśnie, jak wy się chcecie pogadać o matematyce, to ja w takim razie się pójdę na spacer, a wy się tu pogadajcie, dobra? A druga rzecz, że ja nic o tym nie wiedziała. Becik! Cześć, Becik! O, cześć! Becik, mam nowy temat. Temat? Biznesowy. Słuchaj, chińskie aparaty z Ukrainy. Na jednym aparacie można zarobić nawet stówkę. Tylko trzeba znaleźć kanał, jak je tutaj wwieźć. Kanał? No tak, no wiesz, bez cła, tak trochę na lewo, mały przemyt. Ale jakby tak w jednym rzucie przewieźć tak ze 100 sztuk i opylić je tutaj na bazarze, w Katowicach to może trafić nawet 10 tysięcy złotych na czysto. No nie ma to tamto. Przemyt, oszukaństwo. Oszukańcze 10 tysięcy. No ładnie, ładnie. No co? No... Widocznie, Zbyszek, ty za mało przebywasz na Górnym Śląsku i mało obcujesz z uczciwymi hanysami. Ciągnie Gorola do lasu, oj ciągnie. No to ci się rozchodzi, do jakiego lasu? Co ty? Godusz, wiele na tym idzie zarobić? Z jednego takiego transportu, no z 10 tysięcy złotych. Pieronie, 10 tysięcy nowych złotych? No ja. Zbyszek, tak. A nie masz tam jeszcze jednego miejsca? Nie, no co ty, wiesz, ja sam tutaj wchodzę na krzywego ryja, a poza tym nie wiem, czy jeszcze w to wejdę. A ty gorolski złodzieju jedyn, niemoralny przestępco! Przemytu ci się zachciało, ja? Mało żeś ci się natłumaczył, na czym polega tradycyjno śląsko kultura. Mało, tak? Ty, weź się ode mnie odczepa, co to, ja ciebie okradam? Państwo nasze okradasz! Polskie państwo, biedne polskie państwo okradasz! To po to moi starzy z giewerami po hołdach szwobów gonią, żebyś ty teraz... Jak okradasz państwo, to wszystkich los okradasz i mnie tyż! No dobrze, jejku, wiesz, Bercik, no... No może i masz rację, no jeszcze się zastanowię. Jaruniak, wy nie macie nic moralności, wiesz? O! Ha! Ha! 5 złotych! Moje szczęście! Ha! Jak wos się nie da nauczyć ku żadnej kultury, wiesz? Ty oddaj to, co? Co oddaj? A twoje? A może twoje? Nie, tego, który stracił. Tak? Tego, który stracił? Proszę, a pokaż mi, gdzie on jest. Bo jakoś tutaj wokół widzę tylko sam... Nikogo nie ma, pusto, no tak, i co? Zgodnie z zasadami tradycyjnej śląskiej kultury, ten pięciok trafi do tego, który go stracił. O. A, tak, właśnie, trafi do tego, kto go stracił. Tylko do kogo? Oto jest pytanie. A twoim zdaniem stracił to Hanys czy Gorol? No wiesz, no jesteśmy w środku Katowic, no to może... No to chyba Hanys. No to z bingo, załatwione. Ty ale za oddaj, no co? A widzisz w okolicy jakiegoś innego Hanysa? No. Oj, Becik. Dobra, w porządku. Razem to przepijmy u Alojza, chodź. A, chyba się tak.
Zbyszek, ja cię proszę, ty se dej spokój z tym Przemytem, no. Przecież to nie może być tak, żeby zaślepiły cię pieniądze, trzeba być uczciwym, no. No tak, Bercik, no właściwie to masz rację. Pewnie, że mam rację. Ja już tego małego karakana ze Sosnowca uczę uczciwości, to i ciebie za jednym zamachem mogę uczyć. A co, Hubercik ma jakieś z tym problemy? No, jeszcze jak, no, przecież to jest Gorol, a wy zawsze macie z czymś problemy. Trzy jedynki dostał i się nie przyznał, taki nieuczciwy. Oj, Bercik, taki nieuczciwy to był każdy z nas, tak? No tak, no tak, ale państwo okradać? No, Alois, no, no powiedz szczerze, czy wolno okradać państwo? Bercik, państwo się już tam do samej rady. Wiecie, co go dają? Co? Że teraz będą ścigać telepajęcarzy. Znaczy co, hodowców pająków? Nie, nie, Bercik. Telepajęcarz to jest taki ktoś, kto bezprawnie korzysta z radia albo z telewizora. A, znaczy ukrot. Nie ukrot. Taki, co nie płaci abonamentu. O. Takiego może namierzyć nawet i listonosz. Listonosz? Tak, tak. Listonosz. No, a, ale jakim cudem? Normalnie. Przynosi ci renta, no. Patrzy, a tu telewizor albo radio. Tak. A ty nie płacisz. Aha. O. I wtedy hopie, łącznie normalnie namierzą, podobo państwo przyłazi, zabiera ci i telewizor, i radio, albo jedne i drugie. Jerunie, takie coś i kto na to pozwolą, no? Ale Bercik, no spokojnie. Ty jako uczciwy Hany, czyli płacisz abonament, no i to nie ma sprawy. Jerunie, ale jakby się pomyślał, żeby ktoś mój kochany telewizor... Bercik, a co się dzieje? Nic, no hopie. Wy wiecie, jest twardy Hanys, ale takie nieszczęście w rodzinie. Ale Bercik, jak normalnie płacisz, to ci się nic nie stanie, no co ty? Ja, no jasne, uczciwie płaca. Ej ty, Zbyszek, jak się to nazywa? Co? No to, co tak uczciwie płaca. Abonament. No właśnie. Co? Leca! Poczekaj, wypij najpierw piwo. Zbyszek, ja się teraz przypomniał, że dzisiaj ma do mnie przyjść listonosz z rynku. Ty, Bercik, zostaw tego pięcioka! A za piwo, Bercik! Jerzyś, mój malutki, a także chciał o ciebie był. No jak ja by cię mógł stracić, ty mój kochany, no. A Andzia by nie wytrzymała, serce by jej pękło, jakby nie mogła patrzeć na te swoje durne seriale. Co to za kłopoty, Godusz? No właśnie jest moja żona Andzia. Andzia, tak, ona cię też kocha. My cię zaraz włączymy, wiesz? No właśnie, bo zaraz będzie mój ukochany serial Złamane Serce Stefanii. Odcinek 2157. Ale chwila, przecież 2157 odcinek wczoraj oglądałaś. No, ale idę teraz do sypialni, by tam słuchać, bo chcę, żeby mi się utrwaliło. Z sypialni? Ja może jeszcze 5 minut, idę prawie przemlikać. Jarunie. Jak ja to mu teraz zrobić? Co ja mu powiedzieć? No, no co ja mu powiedzieć, że co, że za chwilę przyjdzie tu listonosz, zauważy, że my nie płacimy i to skasuje telewizor i nie będzie oglądać tego swojego złamanego serca Stefanii. Ona będzie miała bardziej serce złamane niż to całą pierońską Stefania. Już ten karakan pieroński ze Sosnowca ją tak wnerwił, a jeszcze ten... Kogo tam niesie? Kto tam? Poczta! Nie! Ale panie Dworniok, ryntarzek panu przyniósł. Ja? Rynta! Chce mnie pan ryntą omamić, nie dam się nabrać. No ale panie Dworniok, nie chce pan pieniędzy? Nie! No dobra, nie to nie. Nie, niech pan zaczekuj, Jerunie. Ja wiem, że ta renta tej no nawabi, ale co ty robisz? Proszę chwilkę zaczekać. Dobra. Dzień dobry, renta do pana. Stop! Niech pan do tu. Tukej, tu, ale tu jest niewygodnie, tam... Stop! Nie pozwalę. Panie Dworniok, niech się pan tu nie sebleko, pan nie jest zaś taki atrakcyjny. Nie pozwalę wchodzić. Panie Dworniok, na Chip and Dave'sa pan się na pewno nie nadobył. Chciał wleźć do izby, bo tam jest wygodniej po prostu, siedząc se i... Tak? A co to, marzą się komfortowe warunki pracy? Reklam się pan naoglądał, tak? Dobra, no może być tukej, no. Proszę bardzo. Joino zaznaczą, że jest uczciwym obywatelem i w ogóle nie mam telewizora. W ogóle! Co? Nic! Berci! Andzia, nie teraz!
Tu proszę podpisać w tym miejscu. O, i tu są już. Co, zdziwiony pan jest, a? Nie, nie, absolutnie, ale spokojnie. Nie, nie, my w ogóle nie mamy telewizora. My nigdy w życiu nie mieli telewizora. Pan mnie no tak z moją żoną Anią, to by tak... Gromy wstrzelanina. Słyszał pan? Przed chwilą mi przywaliła z leoparda, ale moje F-16. Andzia, kryj się! Mój dziadek lotu z giewerami po hołdów i po hołdach i szwobów gonią. A my tak ćwiczymy na suchę. Padnij, ciągaj się! Prawie ten Lamberski z lewej, Majewski, właśnie Bartłomiej Majewski, Kalinowski, Majewski. Majewski, Kalinowski, Majewski podaje na lewe skrzydło, podaje na prawe skrzydło. No, wie pan co, my tak lubimy ćwiczyć i tak naśladować głosy, jakie są w telewizorze. Znaczy nie, my nie mamy telewizora! My nie mamy telewizora, my mamy ten, został, to dom został z telewizora w zasadzie i, a w zasadzie nigdy my nie mieli telewizora, a ten pilot jest po to, żeby Andzia włączać i wyłączać. Znaczy, co ty wyprawiasz? Bo pan Dworniok dostał rynta i chyba się trochę gorzej poczuł. Niech go pani na wszelki wypadek pilnuje, bo ja nie wiem, czy on na pewno te pieniądze prawidłowo wydał. Ja już muszę iść, dziękuję, do widzenia. Ja do widzenia. Coś jest taki rozrzuty, pozbieraj na kasa, w tej chwili, pozbieraj to. Nie skapnął się, widziała się, Ronie, a już było tak groźnie. Nie zależy na szmalu, to może dycha, ci styknie na ruchy. Wiesz, Alois, możesz sobie mówić o Berciku, co chcesz, ale powiem ci, że to jest bardzo uczciwy chłop. Ja? Zgadzasz się? Zgadzam się. Godają, że on jest na to za głupi, aby być nieuczciwy. Tak, tak. Można się z niego śmiać, wiesz, że tam gada o tym Śląsku, że jedzie na ten biedny Sosnowiec, wiesz. Ale muszę ci powiedzieć, że on ma swoje zasady i umie je przekazać. Ja? No. Wiesz co? Pamiętasz, jak miałem wejść w ten biznes, nie? Z tymi aparatami z Ukrainy, nie? No. To tak człowiek nie pomyśla, że to takie, wiesz, trochę, no, lewe, nieuczciwe, że człowiek może okradać państwo, wiesz, jak to jest, nie? A Bercik umiał mnie uświadomić. Patrz. Widzisz? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedne piwo poproszę. Bardzo proszę, pan siada. Co? Ciężki dzień. Ciężki, bardzo ciężki. Rozumiem. Duży rejon, dużo ludzi, dużo roboty. Nie, nie ma to tamto. Nie. Mały rejon, mało roboty. Proszę. Dziękuję bardzo. I no jeden mieszkaniec, ale za to taki, że niech go pierun... Jaki? Hubert Dworniok. Korfantego 13 przez 6. Ten chłop mnie kiedyś do grobu wpędzi, jo nie wytrzymia. Nie wiem, jutro poproszę o inny rejon, albo w ogóle robota zmienia. Wiem, jo się wyprowadza na studia. Jo chciał zawsze studiować biotechnologia. Pojada, byle dalej od tego psychopaty i koniec. Ale panie listowy, z porządku, no nic się nie stało. No wypijmy zdrowie poczty, proszę bardzo. Za moment, jo tylko muszę w takie jedno miejsce. No dobra, za momencik, dobrze? Nie, co to od niego chce, no. Alois, lej prędko dwa piwa. Dostał, że renta. Licho, coś na twoja renta. Na razie zostaw, na dzisiaj wystarczy. Ty, Bercik, co ty się znowu narozrabiał? Znaczy, skąd wiesz, że coś narozrabiał? Znikąd, od listonosza. Jarunie, on wie. Co? Domyślił się, ja? Czego? Kurczę blade, tela, lot uczciwego życia, szkoła, kopalnia, wojsko i teraz, że je przestępcą. To coś takiego zaś narobił. Pewnie, jak ja bym wam powiedział, co ja narobił normalnie, domyślił się, że to jest telewizor pieruna, a ja tak pięknie udowu, godą, bo on wszystko wie. Ale uspokój się, no powiedział, że jesteś psychopatą i tyle. Ino, że jest psychopatą? Ino, że jesteś psychopatą. To może jeszcze jest szansa. Szansa na co? No jest szansa, może jeszcze jakoś, kurde, no nie wiem. Ale że co? Nie! Bercik, uspokój się, wyluzuj się. Bercik, powiedz, no co tam w świecie słychać wielkim, no. Trzęsienie ziemi w Japonii.
Ale chwila, ja tego nie wiem z telewizora. Dobrze, nie ma sprawy. Nie wiem z tego telewizora w ogóle w życiu, bo ja nie...